Cześć, z tej strony Legalna Marta. Kolejna nowość w Microsoft Teams, którą chciałam się z Wami podzielić. Bardzo krótkie nagranie, ale myślę, że każdemu może się przydać, bo mi tego bardzo brakowało. W trybie prezentera w Microsoft Teams, kiedy udostępniamy prezentację w PowerPoincie, mamy tutaj widok prezentera i tutaj pojawia nam się kursor, wskaźnik laserowy, pióro, zakreślacz oraz gumka. I teraz możemy na przykład podkreślić Microsoft Bookings, możemy na przykład wskaźnikiem laserowym widzimy ruch, w którą stronę ruszamy tym wskaźnikiem i możemy na przykład coś zakreślić kolorem żółtym i możemy później to gumką oczywiście zmazać. Klikając dwukrotnie na każdą z tych pozycji możemy ustawić grubość i możemy zmienić kolor, czyli możemy zakreślić coś na czerwono i na przykład podkreślić możemy coś kolorem czarnym i również taką grubością. Kolor wskaźnika laserowego również możemy zmienić na przykład na żółty, w zależności od tego, jakie jest tło na naszym slajdzie. Więc mam nadzieję, że ta funkcjonalność przyda się każdemu, kto korzysta z trybu prezentera. Zapraszam do obserwowania i do kolejnych nowości na moim kanale.